Cześć, z tej strony Cymajster. W tym materiale pokażę Wam, w jaki sposób zamontować ten oto zlew gospodarczy marki Bauhaus. Ja swojego używam jako tymczasowego rozwiązania w trakcie remontu mieszkania, ale zlew sprawdzi się przede wszystkim jako element wyposażenia Waszej pralni, kotłowni, garażu, ogrodu czy jakiegokolwiek innego pomieszczenia gospodarczego. Nie przedłużając, bierzmy się do roboty. Montaż rozpoczynam od zmierzenia rozstawu otworów pod śruby mocujące. Następnie linią lasera wyznaczam wysokość, na której zamontuję zlew. Wiercę otwory pod kołki montażowe. W jednym z dwóch dedykowanych miejsc wykonuję otwór pod baterię. Przekładam śruby mocujące wraz z tulejkami dystansującymi i przykręcam zlew do ściany. Śruby dociągam za pomocą grzechotki. Następnie wymierzam i wiercę otwory pod dolne mocowanie zlewu. Teraz uzbrajam baterię w wężyki zasilające. W pierwszej kolejności przykręcam wężyk zasilania słuchawki. Dokręcam go kluczem płaskim i powtarzam tę czynność dla wężyków zasilania wody ciepłej i zimnej. Wkręcam śruby mocujące. W kolejnym kroku należy pamiętać o umieszczeniu uszczelki. Tak uzbrojoną baterię przekładam przez otwór w zlewie. Kolejno gumową i metalową podkładkę przekładam przez śruby mocujące i dokręcam je za pomocą nakrętek. Przekładam wąż słuchawki przez baterię i jego koniec podłączam do wężyka zasilającego, pamiętając wcześniej, aby pomiędzy oba końcami znalazła się gumowa uszczelka. Montaż odpływu rozpoczynam poprzez połączenie rurą elastyczną kielicha przelewu z kielichem spustowym zlewu. Tak zmontowane elementy przykręcam do zlewu. Przy pomocy sitka z śrubą przytwierdzam kielich spustowy do zlewu. Przykręcam do kielicha rurę spustową, a następnie skracam rurę łączącą syfon z podejściem kanalizacyjnym na odpowiednią długość i umieszczam ją w podejściu. Obie rury łączę za pomocą kolanka. Na koniec pozostało podłączyć zasilanie wody. A tak prezentuje się zamontowany zlew. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zachęcam Was do subskrypcji kanału Bauhaus, kliknięcia w dzwoneczek, abyście nie przegapili nowych filmów. Cześć!